Witam. Trochę przymknę. O. No, i chciałem właśnie jako powiedzieć o tym unasienianiu matek. Taki temat z tym unasienianiu matek. Może za jakiegoś stale ogromnego nie mam jakiegoś tam specjalnie doświadczenia, ale zwyczajnie mogę stwierdzić po tych latach, które właśnie ja mam te moje pszczoły, że jeśli jest pogoda, że całymi dniami jest pogoda, tak? Nie ma jakichś takich dni non-stop wiecznych i ten deszcz non-stop, tak, te burze non-stop tego nie przerywają tego dnia, nie? No to jest jakby, słuchajcie, lepiej. Wydaje mi się, że matki, które właśnie miałem, wcześniej unasieniałem, to na przykład w zeszłym roku to mi się tylko chyba nie unasieniła jedna czy dwie matki, żebyś mi wyszło nie tak, no a później to ewentualnie były jakieś tam, żeby tam czerw tam był do dupy, nie? Że były jakieś tam też takie, że był rozstrzelony czerw, ale to wcale też tego nie miałem tak za dużo. No dobra, ale mało ważne, no to te unasienianie, nie? No to jak jest taka pogoda jak w tym roku, to bardzo dużo mi się matek nie unasieniło. Ja to widziałem wcześniej w kulach, tak? Ja mam jednak to oko, ja te matki znajdę w tym kulu. Ja wcale specjalnie nie muszę stać przy tym godzinę, nie? Czy na przykład pół godziny. Wcale nie, ja tam rozbieram te ramki, nie? I przeglądam je na bieżąco, ewentualnie porozkładam tą wieżę, żeby to było łatwiej, bo to wiadomo, tak? I te matki się po prostu szuka i one są, tak? No. Ale no w tym roku widzę, że jest słabo z tym unasienianiem i zwyczajnie już dużo matek mi się nie unasieniło. To z tym faktem? No nic. Zawsze można jakąś sytuację ratować, tak jak ja tam sobie ratuję. A tak jak taki weselniaczek, to widzieliśmy przed chwilą pod domem, no to trudno, nie? Trudno, nic się nie dzieje. Trzeba z tym wszystkim próbować non stop. Tak jak ja mam pasiekę tam, co jeździmy na dolne, tak? No to rowerem to jest 10 minut, no ale to jest. Jak, no, nawet w krótkiej linii jak mierzyłem, słuchajcie, na Google Maps to jest chyba 3,7 km. Jakoś tak. Bo tak można sobie zrobić na Google Maps, nie? Na przestrzał. To jest bardzo fajne te Google tam i ten satelity, bo to można sobie właśnie obejrzeć, gdzie jest twoja pasieka i sobie oberkać tą kreską w koło, co gdzie jest, nie? A później się przejść po tym wszystkim i wtedy jesteś doskonale sam w stanie stwierdzić, co u ciebie przez cały sezon kwitnie i rośnie, tak? Tak. A tam takie łażenie bez sensu i objeżdżenie samochodem to nie jest to, bo to trzeba ten teren wtedy dobrze złazić, nie? Trzeba sobie po nim pochodzić. Tyle, ile można chociaż, bo to wiadomo, prywatne tereny i tak dalej. Albo jakieś wyjątkowe, utrudnione, że tam nie da się rady pójść, nie? Bo natura tak odpieprzyła, że nie da rady po tym łazić. No ale to z grubsza to widać te wszystkie pożytki, tak? I to wtedy można sobie tak popatrzeć, no ale dobra, nie? Chodzi mi o to, że ja sobie jeżdżę w koło tam, wszędzie tutaj i mogę sobie po drodze te ulinki powywozić. W tej chwili najlepsze unasienianie, jeśli chodzi o ten rok, stuprocentowe, tam kilka matek mi się unasieniło do sobie, nie? 5. No to mam w sadzie właśnie. W sadzie właśnie, tam jest mniej tych haszczy i tam w tym roku jednak to się jakoś mi poudawało, że na razie mam 100, nie? Ale co chciałem powiedzieć, że na dolnych na przykład bardzo słabo. Nie wiem, z czym to się łączy. Tak? Ta na przykład matka, no to co, znalazłem ją w trawie, no to była przez coś przetrącona. Tak? Ja ją widzę teraz w uliku, ona jest w tym uliku, ja ją dobrze włożyłem, słuchajcie, nie? No. Ja dobrze włożyłem, ja dobrze wyniechałem 100 te pszczoły, co ona chce od siebie, nie? No bo ona mi nie chciała wejść do tego zielonego ulika weselnego. Nie chciała mi wejść, no bo po prostu by odskakiwała od tego ula. Zwyczajnie od niego odskakiwała, ani razu nie chciała po nim chodzić, tylko od tej ściany odskakiwała przed niej, tak? No, a jak ją położyłem na tamtym, bo mi się przypomniało, że tam miałem taką maskę ładną, tak? Bo ją wcześniej przekładałem z transportówki i widziałem, że to jest ta pewnie. No. No i dupa, nie? Nie wiadomo, co z tego będzie. No ale dobra, no i to unasienianie z latami jest różne i ja to jestem w stanie stwierdzić i chciałbym właśnie przekazać szczególnie takim pszczarzom młodym, którzy na przykład testują jakieś tam właśnie takie, co ja teraz robię wszystko, nie? Najróżniejszego rodzaju dzielenia i podziałki itp. itd. No. To co? No to
No to trzeba robić non stop, nie? Kombinować. Zawsze kiedy ten właśnie pożytek na przykład się kończy, już na przykład teraz mi wpada okres tej lipy. I już mam w tej chwili na jedną rodzinę, to już zrobiłem z tej rójki specjalnie na mateczniki, bo zwyczajnie ja bym chciał mieć te mateczniki i koniec. Ale to zawsze jesteśmy właśnie w stanie u nas na pasiece wytypować jakąś rodzinkę, którą możemy porozdzielać, porobić to, nie, wszystko. No, jakąś taką lepszą, żeby to nie było chore, nie nic i potem można w tym sobie porobić te mateczniki, to dzielić na kawałki, nie? Powywozić to, teraz to trzeba już najlepiej dać futro, teraz byliśmy w uliku pod domem, no to widziałem, no tych wianków nie miały u góry posklepionych, nie, tam lipa, ale ogólnie na tych plasterkach tam świeciło się coś, że te komórki u góry były tak przyćwarte, też tam metalane i tej pierzgi też miały nanoszone, w razie jak jest taka nędza już z tą właśnie, co ja chciałem powiedzieć, z tym nektarem, no to te pierzgi się nażrą chociaż, nie, co tam mają, no i te pszczoły jakoś tam dadzą radę. No ale gdyby na przykład już ta matka była unasieniona, bym ją przewiózł na dolne, no to bym tam dał zaraz tą tutkę, nie? Czy tam jakiś syrop bym dał słoić, nie? Chociaż tam, żeby takie tam podbudzić, nie? No i one by wtedy ruszyły, ale jakby miały matkę, to ten ulik też by inaczej wyglądał. Nie? Dlatego kwestia jest taka, że chciałbym przekazać właśnie, żeby się nie zrażać tym, że coś nam nie wychodzi, tak? Tylko na powrót znaleźć jakieś rodzinki i dzielić, ja? Zobaczycie, kiedy lipa się skończy? Teraz co, jest 20 któryś czerwiec? Nie? Lipa jak się skończy, to będzie jakoś 10 coś, pewnie 15. Nie? Lipiec. No i zobaczycie, że to ja w tym okresie... No to ja jak będzie... 5 dni przed końcem lipy, już będę widział, że ona się kończy. Że te największe drzewa, wszystkie te najkonkretniejsze, to ona już jest... Tak, to są różne odmiany tej lipy, więc ja zobaczę, że te pierwsze, najważniejsze lipy, tak, to ich jest najwięcej, to zaczną przekwitać, zostaną tylko te takie jakby drugie, są spóźnione, tak jakby to takie odmiany, no to w tym momencie już na przykład ze starej matki będę odbierał tą starą matkę jeszcze raz, słuchajcie, ja ją odbiorę na bok, albo ją, ale w tej chwili to chyba ją nawet wywiozę już, dosadę, wywiozę ją, żeby nie robić młodej pszczoły, tylko wywiozę ją, nie? Tymi trzema rankami pszczół, także tak, że jak oddzielę, to tak wiem, że tak zostanie, nie? No i wywiozę, dam jej normalnie syropu i ta stara matka pójdzie dalej, tak? A w tej rodzinie matecznej, która mi zostanie, to one mi porobią te mateczniki. Ja je przebiorę, słuchajcie, i tam zostawię matkę i jeszcze podzielę na ze dwa, jak tam będzie, nie? I w tym momencie jestem nawet w stanie trochę dać czerwiu, czyli na ten mój weselniak dam tą ramkę czerwiu, czyli już to będzie mikro odkładzi. Tak, bo jak dam tą ramkę czerwiu, to będzie lepiej. Nie? Nawet mogę po prostu ten ratunek, który ja sobie zostawię na tej jednej ramce, to ja mogę go przełożyć do ulika obok i go wywieźć. Tak? No, albo będziemy po prostu pilnować na moment wygryzania się matek, wtedy też będzie spoko. Wtedy wystarczy, że coś tam wyłapiemy, na szybko podzielimy i wywieziemy. To też jest fajny motyw, nie? I wtedy mamy pewniaka, bo możemy sobie przebrać trochę te matki, przebrakować tam, nie? Połapać je tam wszystkie i tam porobić. Tak, dlatego to nie warto się zrażać i za każdym razem uważam, kiedy rodzinka się już rozwinie na tyle, że my przełożymy ten czerw do góry, potem znowu przełożymy ten czerw do góry i na przykład, no nie wiem, to można, nie wiem, to można różnie, słuchajcie, robić, jak ktoś chce dzielić te pszczoły, to będzie je dzielił wiecznie. I te ala włoskie i takie tamte, albo tak jak mam gdzieś tam też Hinderhofer. Chociaż ten Hinderhofer to już słabo, już ta trzyletnia to ona już tam ledwie zipie, nie? Ale obok też mam coś takiego dobrego. Jakaś gajanka, no to też jeszcze można to, nie? Tylko one inaczej robią te pszczoły tam. Włoskie mają to do siebie, że na początku one chcą się mocno rozwinąć i one wszystko zeżrą na faktycznie ten czerw. Ale jak już się rozwiną do pewnego momentu i my je ograniczymy trochę na tym dole i będziemy tylko ten czerw przekładać do góry, no to one będą to nam byle jakim miodem zalewać, nie? One tam przynoszą, to będą coś tam podlewać, tylko po prostu nie można być kretynem i na tych dużych ramkach, w ogóle na tych dużych ramkach, to nie można myśleć o tym, że one to nam coś tam w ogóle zasklepią, nam gówno zasklepią. No, one już nie dadzą rady tego zasklepić, bo to nie ma takiego pożytku już teraz, żeby to zasklepiło, tak jak było rzepak i to wszystko kwitło, to jo, nie? No, a teraz to już to mi internota. Na połówkach to się coś tam zaczną sklepić te góry, nie? Tak. A tak, to tam już jest koniec. Dobra, korpus obrżnięty.
Teraz będziemy go szlifować. Będziemy im robić frezy. Podłogę muszę trochę poprawić, bo te belki, które dałem na dole, to nie trzymają długości. Tak trochę się buja, muszę ją trochę doszlifować od spodu. Nie? Żeby prosto stała. Jeszcze raz trochę przypalić. Nie? No, ale to takie tam drobne niuanse przy takich rzeczach się zdarzają. Po prostu moja głupota, bo jakbym położył od razu te dwie deski na stole, ten widział, to są nierówne. Nie wiem. No i tak gadam, nie? I coś tam robię. Jak ten. Jak nie gadam, to robota idzie pełną parą. No i to właśnie to unasienie tych matek. Jak matka się unasieni i ten czerw po niej wychodzi taki, że on jest zbity, ten czerw, że tam nie ma za dużo dziurek pomiędzy, no to w rzeczywistości już tak, to możemy określić, że dobra, jest okej. A później tylko patrzymy na te pszczoły, które zaczną się z niej wygryzać też, bo to też jest ważne, jaką ona pszczołę sobie zrobi. Ta pszczoła i to. Tak. Tak to sprawa wygląda. Że nie zrażać się i dawać im futer. W tej chwili, jaka już jest ta chwila, to ja tylko będę dzisiaj na przykład już zerknę do tej jednej tam rodzinki, nie? Będę chciał, pojedziemy gdzieś koło 18, żeby nie pieprzyć dnia, nie? Pojedziemy tam i kupniemy do tej rodzinki, jak to wygląda. Jeśli noszą na krop, że mają na tego na kropy, tam mają, no to jestem w stanie stwierdzić, że te mniejsze rodzinki jako tako tam sobie coś tam będą nosić. Ale ogólnie kwestia jest taka, że jeśli chcemy je rzeczywiście już w tej chwili rozpędzić, no to rzeczywiście dać im tego syropu, bo to wtedy pobudza je, nie? To pobudza je, tak? I to się dzieje bardziej. Ale mi wcale nie zależy na tym, żeby teraz ta rodzina mi się zrobiła ogromna. Bo jak ona mi się teraz zrobi ogromna, to ja za chwilę będę miał w niej dużo przelotnych i to nanosi, warozy mi nanosi, nie? Dlatego niech ta rodzinka się kula na tym pożytku, który jest. Do czasu, kiedy w ogóle jest, tak już na pewno będą ostatki elity, to będzie koniec. No i właśnie w tym uliku, co dzisiaj tam będziemy patrzeć, to tak grubo na tym wylotku głowę jest zbiłem, nie? Na tej młodej matce, no to ja zaraz zobaczę, nie? Jak będzie dużo nakropów, no to ja wiem, że te pszczoły noszą, tak? A jak nie będzie nakropów, będzie bieda, story, no to kicha, nie? Będzie kicha i wtedy już od razu na pewno tych rodzinek różnych ja mam tam banie syropu. Będziemy dawać syrop, bo to już trzeba, to nie można tak robić, że one będą miały tam bidę w tych ulach, nie? Tak, zwyczajnie trzeba robić i trzeba im trochę dać. Bo w tej chwili to ja wiem, że to nie musi być podkopiony, wyjawiany ku góry, bo one to zeżerają na bieżąco. Tak? Ale jak już później będziemy tak robić, że ja będę je właściwie tak trzymał na cukrze troszeczkę, to one tam ode mnie dostają trochę mocniej, nie? No i kwestia właśnie jest taka, że ja tych późniejszych pożytków już później nie umiem zbytnio wyciągać, no bo ja cały czas stwierdzam, że skoro one mają tam cukru, no to dlaczego ja mam to wykręcać, nie? No to już jest typowy cukier, który po prostu, no, nie? Dlatego to tak z tym późniejszym pożytkiem u mnie jest trochę problem. Nie? To. Jedziemy. Ulowaniem. Do tych dziobronków to ja bym musiał sobie jakiś lepszy sprzęt w końcu zakupić, żeby ze szczotem nie robić, bo on się klei od tego wikolu i on nie chce wtedy robić. Dobra, słuchajcie, została mi tylko minuta. Pogadaliśmy o pszczołach i tak dalej. Na chwilę obecną życzę wszystkim miłego dnia.